gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w samym środku francuskiej Riviery. Tak, Port Grimaud. A tutaj Zatoka zaraz... Saint-Tropez. Tak, tam zaraz tam. Zresztą widać, co za nami jest. Jest Saint-Tropez. Saint-Tropez, ale ile łódek dookoła. Tak, tak. Ale nie, nie po to, żeśmy się włączyli. Nagrywamy. Jesteśmy na teście, proszę bardzo, tej słynnej marki. Frauscher. Coś nowego. Tak, no ale możemy powiedzieć, tylko... No tak, jak, nie, będzie, jak ta, będziecie ta, to oglądać, to właśnie już... będzie się odbywała premiera. Tak, w Cannes. My jesteśmy troszkę wcześniej, nam się udało. Model i... nazywa się Ghost 12R. Także jest dużo miejsca, dużo era, ale tak też jest kabinka. Opiszemy to oddzielnym obrazem, wszystko, całą łódkę, jak to wygląda, a tymczasem spokojnie będziemy wznosić toast za pomyślność naszą i waszą, czyli Jocmen i Frauscher. Wszystkiego dobrego. Oto Frauscher 1212 Ghost R w całej okazałości, ale to będzie już wam Arek opisywał. Proszę bardzo. Tradycyjnie, jak widzicie, wszystkie Frauschery mają platformę kąpielową wbudowaną. No, jest bardzo wygodne, wszystko ładnie zabudowane. Na dole jest drabinka kąpielowa. Tu mamy duże schowki. O, proszę. Duże schowki na rufie. Okay. Zapraszam, przechodzimy do środka bardzo wygodnie, takim przejściem między tymi dwoma sanpadami. Aha, jeszcze co warto wspomnieć, nie wspomniałem, z tyłu, tylko teraz nie możemy pokazać, bo mamy trap rozłożony. Na dole jest prysznic, tutaj tam pod tą klapką, tam i jest prysznic. I jesteśmy chodzimy w środku. Ja bym chciał tutaj przy okazji, jak jesteśmy w środku, dodać jedną ważną rzecz, bo tak mówiliśmy między sobą, że bardzo często zwracamy uwagę na to, że na jachtach są ostre kanty, ktoś projektant zapomniał, może wykonawca. Tak. Na Frauscherze czegoś takiego nie znajdziemy. Nie, po prostu nie ma jest nic. Wszystko wykończone jest... zgodnie z zasadami sztuki, nie mówiąc o tym, jak jest wykończone. Jest po prostu wszystko elegancko, bardzo pięknie. Na tip-top. I jeszcze jedno, to co mówiliśmy, charakterystyka kadłuba. Kadłuby Frauschera nie mają okien. Tak. Zewnętrznych. Zachowali linię tak, jak robili, nie wiem, 20 lat temu. Pływają doskonale. No dobrze, jedziemy dalej. Tutaj mamy tradycyjnie, podobnie jak w Goście 1212, nie w R, tylko w normalnym. No właśnie, tutaj jest, stoi obok. Kokpit jest... niemal identyczny, nie ma tylko tych stoliczków. Tutaj mamy taką jakby dwie L-ki. Schowek jeszcze jeden. Oj, nie będziemy schowki. Tak. No to schowek jeden, tam pod siedzeniami też są kolejne schowki. Także. Oczywiście, co ważne, sprzęt nagłośniający to jest łódka do zabawy. Jakby musi muzyczka grać. Wszędzie cup holdery. Tutaj. A i oprócz tego, że jest zaokrąglona wszędzie, to wszędzie są chwyty. Tu. Wszędzie jest się czego chwycić. To jest też z drugiej strony podobnie. Teraz może przejdziemy do kabiny. Proszę bardzo. Bo tu jest jednak kabina. Co na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest otwarta łódka, ale tutaj jest kabina i wcale nie mała. Proszę bardzo, otwieramy drzwiczki z przodu tej takiej wyspy konsoli i tak to wygląda. Tu jest taka hundkoja dwuosobowa, zupełnie spokojnie można, są szafeczki, spokojnie można spać. Proszę, tak wygląda łazienka. Tu jest naprawdę miejsca tyle, że... Pełna wysokość stania, tu jest lufcik u góry, tak. Po prawej jest taka stylowa umywalka i tutaj... I tu mamy kibelek. No to się... zmieścimy się. Aha, no jest blokada, tak? No proszę, jest nawet dwójkę żeśmy się zmieścili. I prysznic. Czyli spokojnie można nawet kilka dni tutaj
przebywać w tym. Ja wychodzę do środka. Skoro mamy sypialnię, mamy toaletę, prysznic, to musi być też kuchnia. Tak jest. O właśnie, to jest kolejny ciekawy element funkcjonalności łódki. Tutaj mamy grilla. Proszę bardzo, tu mamy grilla, umywalkę, no zlewik taki. I pod spodem, otwórz te drzwiczki, pod spodem jest miejsce na worki, na śmieci. Ale można też i lodówkę, jakby ktoś się uparł. No jest takie pomieszczenie. Lodówkę mamy po przeciwnej stronie. Lodówkę mamy. Tu jest lodóweczka. Ale ona jest ładowana od góry. Zupełnie sporych rozmiarów i nawet... Ale coś jeszcze jest w burtach. Bo przecież kambuz potrzebuje różnych innych rzeczy. Czyli potrzebuje po prostu szafek gospodarczych. Proszę bardzo. Specjalnie na kieliszeczki. Specjalnie na kieliszeczki, ale mogą być tam kubki, postawić szklanki, no co po prostu... Taka sama szafeczka jest tak. Na przeciwnej stronie. I zobacz, teraz jeszcze jedno chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest, mówiliśmy, łódka praktycznie... O, proszę bardzo, tu są kubki właśnie z drugiej burty. Tutaj jest taki schoweczek. Oczywiście podłączenie do USB. No, tak jak wspominałem, muzyczka grać musi. Tak. Uchwyty. Chart plotter. Powiedz coś może o silnikach. Silniki są dwa Volvo Penta D6 400... 40 koni, ale standard jest Mercury V8, 400 chyba 20 koni. Tak. No, mamy tutaj joystick Volvo, także ten. I dzisiaj pływaliśmy ponad 40 węzłów. Tu jeszcze jest jedna charakterystyczna rzecz różniąca między tym starym, nazwijmy to, Ghostem, choć on nie jest stary. Tak, tym tradycyjnym, z kabiną dziobową taką. To pokażemy, to jest ten daszek taki. I to jest dach wykonany z węgla. Tak jest, tu proszę bardzo, żeby nie było niedomówień. Rauschen Karmel. Bardzo fajnie zrobione są. Tam są fajne takie lampeczki, podświetlenia. No i teraz popatrzmy, jaki to jest piękny kokpit dziobowy. Właśnie, tu jest tyle miejsca, tutaj jest spokojnie 9 osób. Ach, tak. Jest schowek następny. Odczepiamy dwa takie solidne rzepy. Tu jest duży schowek, ale naprawdę taki głęboki, że tu cztery odbijacze te duże spokojnie wchodzą. No poza tym mamy drugi schowek, tutaj na dziobie jest duża, olbrzymia komora kotwiczna, elektrycznie podnoszona klapa, elektrycznie też oczywiście obsługiwana winda i tam się tam zmieści. Też, chyba z 6 odwijaczy wchodzi tych dużych. Co jeszcze? No warto powiedzieć, że o tym stopniu, bo ja tutaj jak wszedłem, to super, tu jest miejsca tyle, że tu no 10 osób spokojnie siedzi, no, ale to jest taki stopień jakiś, nie? No i to jest ten stopień, to jest stół. Hydraulicznie podnoszony stół na dwóch takich solidnych nogach. Możemy go podnieść do takiej wysokości i tu są specjalnie materace, które są z tyłu w schowka. Kładziemy, mamy wielki materac. Podniesiemy wyżej, mamy duży stół. Także naprawdę super miejsce. No i siedzieliśmy dzisiaj 8 osób i jest luźno. Też kolejna sprawa. Łódka otwarta, takie słońce może nas trochę palić. Tutaj mamy bimini rozstawiane, są specjalne otwory, są drążki z włókna węglowego, rozpinany jest daszek. I zupełnie szybko można z tym płynąć, tak, to nie było problemu. Ponad płynęliśmy z tymi daszkami. Zawsze mi się podobają te ich klasyczne łódki z kabiną z przodu, ale kiedy się przesiądzie do tej, do Era, no to jest zupełnie co innego. Naprawdę pływa się wyśmienicie, nie ma uderzeń o wodę, nie ma chlapania. Dzisiaj
pływaliśmy. Nie ma efektu laminatu jeszcze na fali. Tu się nie słyszy tego tłuczenia w ogóle. Łódka jest sztywna. Tak, pływaliśmy dzisiaj, fale dosyć wysokie były i tu jak się wypływa z zatokę, no to jest jak na autostradzie. Łódki pływają w lewo, w prawo, w poprzek, fale ze wszystkich stron. Ani kropla tutaj. Do sterówki, ja siedziałem też na dziobie, tu ani kropla nie spadła. Także naprawdę sucha łódka, można płynąć i szybko, i wolno. Także naprawdę polecamy, polecamy. I ja się dołączę do tej twojej opinii. Dla mnie też ta wersja R chyba bardziej przypadła do gustu. Super, 2,5 tysiąca obrotów. Głośność około 79 decybeli. A jedzie jak po stole, jak tramwaj na szynach. Jest tu po prostu bardzo dużo przestrzeni życiowej, a kabina, no kabina raczej na tego osobowa, typu łódkach raczej nie śpimy ileś tam, dwa tygodnie płynąc po szlakach. A spokojnie na 3-4 dni tutaj wygodnie spędzimy i noc, i popłyniemy do jakiejś restauracji. Mieliśmy nagrywać to wideo jakieś pół godziny temu, ale musieliśmy czekać, żeby było wszystko wyczyszczone, także to też się liczy. To widać jak o dbałość o produkt. No i kulturę nautyczną, jak trzeba. Kultura nautyczna, tak, wszystko. No to dobra, jedziemy.